Action nagrywa się, Mareczku, co ty właściwie chcesz robić? Ja chcę wywoływać duchy, czego nie rozumiesz? Co? Przygotowałam sobie taką tabliczkę, umiesz z niej korzystać? A czemu to jest wydrukowane, stary? Czemu to jest wydrukowane, nie kupiłeś normalnej? No bo nigdzie nie można było kupić. No stary, no niby... To nie zadziała. Umiesz czy nie? Proste pytanie. Po co przeciągasz? Umiem, no wywoływałem. No to zrobisz to czy nie? No mogę to zrobić, no, no to ale... ale po co? To chciałem usłyszeć. Ale... idziemy na ale morze. Duchy wywołuje się w jakimś celu? W jakim celu chcesz wywołać duchy? Bo chcę. W jakim celu? Ale ja się nie będę tobie tłumaczył, gościu. Ale nie wiem, chcesz zapytać kogoś z rodziny o coś zmarłego? Nic nie chcę. Chcę, żebyś mi to zrobił, bo ja nie umiem. No ale kogo mam wywołać? Ducha! Jezu, już wywoływałeś. Ale kogo ducha? Duchy. Jakiegokolwiek. Wywoływałeś nieraz. A po co ci tak? Ty już jesteś i tak już pochłonięty w tych duchach. Ty już wywoływałeś i na pewno masz w środku jakiegoś ducha. Do ciebie przychodzą, ciebie nawiedzają. Dlaczego uważasz, że niby mam ducha? No bo już to robiłeś wiele razy i widziałem, jak to robiłeś. Ja to nawet musiałem nagrywać, a ja nie chciałem tego robić. A widziałem, jak ty to robisz. No i co? No i co? I ty już tobie już, nie wiem, robi to tobie różnicę? Idziesz po prostu, będziesz wywoływać, tak? Chcemy. Ale czemu nad morzem akurat chcesz wywoływać te duchy? No bo tak trzeba, w internecie było napisane. Nic takiego nie jest napisane, no może to w dowolnym miejscu. Iść? Nie, ty mnie próbujesz oszukać teraz. W dowolnym miejscu może. Teraz chcesz mnie oszukać. Wiem, że to trzeba robić tutaj. Co, myślisz, że idioty ze mnie jakiegoś zrobisz? Nie tym razem. Ty i tak jesteś pochłonięty od tych duchów cały. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj wywołujemy duchy. Subskrybujcie kanał. Tutaj macie czerwony przycisk. W ciągu niecałych 30 dni udało nam się wbić ponad 70 tysięcy subskrypcji i jeszcze te 30 dni od założenia kanału nie minęło, więc możemy jeszcze tą liczbę zwiększyć. Także zasubskrybujcie kanał i idziemy tam na plażę, nad morze, wywoływać duchy. No w sumie nie sądziłem, że będzie tak creepy tutaj. W sensie jest tak dziwnie, mega dziwnie. Co mam dalej robić? Myślisz, że jakiś nawiedzony potwór z tych wód mógłby nagle tutaj wyjść? Ale nie żartujmy sobie, w sensie, jeżeli chcecie robić seans spirytystyczny spirytus, bo dobra, chyba dzisiaj piłem. Daj. Dobra, nie. Nagram cię. Nie. No dobra, to... Dobra, wywołuj trochę to, wypiłem. Ja trochę wypiłem dobra, i... ale wiesz co, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Wywołujesz czy nie wywołujesz, tak? No rób. To ty jesteś od tego. No mów co. Ale ducha chcemy zobaczyć, co? Demona. Spokojnie, dacie mi chwilę? No nie, spokojnie. No co za problem? No ale to trzeba się przygotować. No to już jestem przygotowany, zajebiście. A macie jakiś wskaźnik, to trzeba położyć na ziemi, to po pierwsze no to wskaźnik. Jest już na ziemi. Co dalej? Stary, tak to nie działa. Daj no mi chwilę. No co potrzebujesz? Daj co, mi chwilę, okej? Musisz jakiegoś specjalnego skupienia, czy muszę, co? Muszę sobie przypomnieć całą procedurę. Chwila. Dobra. Cały myk polega na tym, żeby przywołać ducha. Możesz przywołać w sumie najbliższego ducha, jaki jest. No i co? Musisz robić to spokojnym głosem. I tylko tyle. Jestem w zasadzie. Spokojny. Połóż wskaźnik. Wskaźnik sobie zrobiłeś, nie wiem z czego. No nieważne, nieważne. Ważne, żeby był wskaźnik, połóż wskaźnik i trzymajcie... Ale to niby będzie działać, jak to jest po prostu wydrukowane? Będzie działać, to nie ma znaczenia. Czytałem, będzie działać. Ważne, ważne, żeby było, ważne, żeby były wskazane litery, po których duch ma prowadzić. Dobra, musicie teraz też usiąść, nie? A trzeba było przyklęknąć, po prostu, żeby położyć dłonie na wskaźniku. Aha. No i Marek, spokojnym głosem, musicie się razem złapać za ręce, w sensie położyć obydwoje dłonie na tak? Nie, palca. Na wskaźniku. No i tak ma... drugi palec też, no. No i jak na, będzie... Na nim palca, czy na tym palca? Czy na czym palca? Na wskaźniku. Na wskaźniku, tak jak jest prowadzone. No musisz dać. Dobra, no i co? Musisz go przywołać spokojnym głosem. No to co trzeba ruszać? Co trzeba powiedzieć? No przywołać ducha spokojnym głosem. Dawaj tutaj, mordeczko. No nie, no powiedz. Nie, no coś powiedz duchem, mi, nie? Jak mają to powiedzieć, bo no. Oni nie będą wiedzieli. Musisz im powiedzieć. No to powiedz tak, jeżeli jakiś duch mnie w tym momencie słyszy, no to proszę, żebyś... odpowiedział na moje wzywania i wskazał na wskaźniku, czy mnie słyszysz. Jeżeli jakiś duch mnie słyszy, proszę o tutaj pokazanie na wskaźniku, przejście do odpowiedniego punktu i pojawienie się tutaj. Bardzo proszę. A on się nie pojawi. No to nie chodzi o to, żeby się pojawił. On to proszę przesunąć. Proszę przesunąć jakkolwiek na tej tablicy. Ile to trwa? No nie wiem, czasami z 5 minut powinna być cisza teraz w tym momencie. Nie powinniście nic mówić. Proszę przyjść. Proszę. Marek, z takim podejściem to... Cicho bądź. No proszę, jestem spokojny. Co, rusza się coś czy nic? Nie, nic za nic. No proszę tutaj przesunąć, tak, duchu? Proszę ducha, żeby przesunął ten wskaźnik na... no gdziekolwiek, bo tutaj musimy mieć informację odnośnie tego, czy jest tutaj duch jakiś. To jest ostatnie wezwanie, żeby tutaj się pojawić. 3, 2, 1... No co to jest za gówno? Stary, ale no co tak się nie przerywa być? Seansu spirytystycznego. Co to ma być? Byłem spokojny. Ale co ty zrobiłeś? Przerwałeś w tym momencie? Co przerwałem? No to ty jesteś oszustem. Duchy mogą cię nawiedzać, stary. Ty jesteś oszustem, gościu. A to ty mi kazałeś ja mam to lepsze. Co znalazłem masz lepsze? Sobie. Co masz lepsze? Szatana. Co szatana? Oto i le plus
savant etle plus beau. Co ty robisz? Des anges deu dair pyre les sort. Co ty robisz? Frive. Co on robi? Szatana wywołuje. No nie, no bez przesady, tak? Ma. No nie wywołuj szatana, chłopie. I to działa. No Marek, przestań. No i co niby działa? Zobaczysz, że działa. No trzeba co działa? Poczekać. Nic nie działa, ty jesteś oszust. Powiedziałeś mi, że Żara, weź jakieś zabawy dla dzieci, wymyśliłeś. Jesteś oszust. No po co chcesz? Nie przeszkadzać mi, ja będę to kontynuował. No ale co myślałeś? Ale serio myślałeś, że działa? Duchy się nie wkurzą, jak zobaczą taką tablicę? Znaczy teoretycznie nie powinien tak robić, no ale to jest główna prawda, przecież duchów nie ma. No co ty stary, co ty bajki dla dzieci? No ale ty sam wzywałeś i w to wierzyłeś. Nie, i nie pamiętasz, stary, tak, co robiłeś, no przyznaj się. Pod wyświetlenia to robiłem, stary. Jesteś taki głupi, jesteś taki głupi. Wzięte z internetu i to nie ma działać. Rozwaliliście kartkę i duchy mogą się zdenerwować za to, że zrobiliście tablicę. Stary, robiłem to pod wyświetlenia, no przecież nawet dziecko wie, że duchy nie istnieją. Dobra, zawijamy stąd, co? Już bardziej przerażający jest gniew Marka niż to. Co, tyle z waszego wywoływania duchów? Ani jedno, ani drugie. A czego wszystko? Ty się spodziewałeś? Że co, że szatana wywołasz? No tak. No lepiej, że nie działa, niż żeby jakaś puszcza gruba akcja była. Pojechaliśmy specjalnie do Świnoujścia. Po co? Nie wiem. Wywoływać duchy, tak? Po to, żeby było ja fajnie. Myślałem, że to twoje zadziała. Chodźcie na jakieś... Że co moje zadziała? No że twoje zadziała. A to, czemu co ty nie wywoływałeś? Jak to ty wcześniej wywoływałeś zawsze i teraz nie wywoływałeś? Mówię ci, że robiłem to pod wyświetlenia, to nie działa. Ale ty miałeś wywoływać, tak? Chodźcie, fajnie spędzimy czas i tyle. No jesteśmy już nad morzem. Weź. Ładna pogoda. Dobra, dawaj, skoczymy na drinka. On ma rację. No co, to, że znaczy powiem, nie jesteś chłopakiem morzem. No jesteś chłopczykiem? Nie wiedziałam. Może jesteś jednak. Nie, mi się wydaje, że no chociaż jakieś piwko przynajmniej, bo to kurczę, no to tyle kilometrów zrobiliśmy po nic, tak? Chyba po nic? Mamy jakiś tam apartament, Marek coś wybierał, tak? My tu zostajemy na noc. Ja nie wiem, co to będzie. No on chyba chce jechać, wkurzył się, dobra, nie? Dobra, to gdzie jedziemy? No dawajcie na jakąś promenadę tam na pewno. Tylko błagam, na żadne stypiarskie miejsce nie idę. Ma być muzyczka i ma być drineczek, a nie jakieś miejscówki słabe. K***a, co ty robisz, po k***a mówisz? Co jest, jakieś coś wybiegło na ulicę? Przecież nic nie ma na tej ulicy, dlaczego tak zahamowałeś? Dziki biegają. To samo zahamowało, ale nic nie było. I mi się ten... Marek, co się dzieje? No samo zahamowało, ten system mi się... Ale nic nie było. Co ty pieprzysz? Przestań kłamać i przestań hamować. Marek, mam chorą nogę. No ale ja nie hamuję, co ty chcesz ode mnie? Dobra, Marek, stań tutaj gdzieś i to co ja poradzę, że taki samochód jest? Nagrywamy scenę. Ten samochód by z dupy nie zahamował sam. No to zahamował, nie wiem. No tak. Pamiętaj, że mam chorą nogę. No dzisiaj tak samo zahamował, nie ale... Nie wiem, my tu nagrywamy, on nagle hamuje? Jak tu nagrywać normalnie? No kurde, nie wiem, ale to nie jest śmieszne, nie? No ale no ja mówię tylko, czemu on sam hamuje. Zaraz, zabij się. Zawsze hamuje jak coś jest, ale nic nie ma. Po złości to jest. No nie, bo on ma czujniki i wykrywa i hamuje wtedy. Dobra, Marek, skończ już. Stań tutaj gdzieś i chodźmy na serę, na jakiś drink. Ale kurczę, jakoś inaczej hamuje, w sensie mniejsze czucie jest. W ogóle bardzo mało czucia jest na tym. Poważny na hamulcu. Dobra, wysiadamy już czy co? No, ale serio, on strasznie teraz słabo hamuje po tym, nie? Jak nie masz hamulców w samochodzie? Nie, słabo, zobacz, patrz, on się... Czekaj, patrz. No on się ślizga jakoś tak dziwnie, jak hamuje, patrz. Czujesz? Dobra. Weź mu coś powiedz. Skończ. Coś powiedz, bo... Debil. Tak musiał przelecieć przez system. Jak tutaj masz czujniki w samochodzie, tu jest czujnik. Ale co ty za farmazo? Tak. Pieprzysz cały czas, że nie zahamowałeś, a ja doskonale wiem, że zahamowałeś, bo chciałeś mi rozwalić nogę. Mógłbyś się opamiętać, nie możesz normalnie jeździć. Chętnie bym ci rozwalił, ale wtedy to nie było tak. No jak zobacz. Specjalnie to zrobił, nie? Oczywiście, że tak. Albo nie umie jeździć, po prostu nie umie jeździć. Tu albo masz celowo to zrobił. Dobra. Dobra, co chcecie do picia? Dobra, nie ma co kontynuować tego tematu chami, tyle no. Zamknij. Jesteś hamem zwykłym. Ułotkaj się, śmieciu. To nie ja. Czyli jesteś pewny, że jesteś po prostu dobrym kierowcą. Błąd systemu. Ja mogę ty bez tych systemów jeździć, ale ja uważam, że skoro je mam, no to korzystam. No, to co dzisiaj robimy, Marek? Ty taki jakiś przymulony jesteś, ci powiem. Co? No. Ty. Co? Co jest? Jest... Co ty zrobiłaś? Co ty zrobiłaś? Wylałaś piwo mi? Ja nic nie zrobiłam! Nic już od życia nie można mieć! Co ty zrobiłaś, Karolina? Piję sobie ja w spokoju, to co robisz? Napić się w spokoju nie można! Ale ja nic nie zrobiłam! Jak nie zrobiłaś? Nienormalna jesteś! Będziesz się jedno piwo? Dobra, kto to zrobił? Tak serio? No? Dredziarz pewnie sam to zrobił, kurczę, i teraz zwalasz na mnie! Przyznaj się, Nie przyznam się do czegoś, czego nie zrobiłam!
cicho bądź. Nie można mieć nic już od życia. Wszystko musicie mi psuć. Wszystko psujecie. Chciałeś po prostu wyłudzić kolejne i tyle. No nie. Było nagrane, widać, było normalnie. No właśnie nie nagrywałem tego. No i nagrane jest. Weź sprawdź nagranie, No dobra, czekaj, sprawdzę. Wszystko jest mokre. Nic od życia już nie można mieć. Nic nie mogę mieć. Wszystko mi jest zabierane. Chciałeś wyłudzić kolejne piwo. No kurwa! Przestań! Dajcie mi się w końcu spokojnie napić. Kurde, wiem co wy dzisiaj robicie. Dobra, daj, że już spokojnie. Albo jakieś farmazony gadacie o mnie, albo jakieś piwa zbijacie. Nie wiem. Ale dlaczego Karolina nie chce się przydać po prostu? Bo nie wylałam. No, a ty byłaś najbliżej. On też był, taki tak, sam. Tak, się nagrało czy nie? Co? Co? Myślisz, że ja nagrało się? Sam sobie piwo wylał? Sam sobie wylałem? Nie nagrało się stricte samo wylanie, ale wydaje mi się, że to Karolina. A to leżało tutaj, super, tak? Dredziarz by sapce piwa nie wylał. Na przykład ale dlatego, że wylał. Nie wylał. To tutaj stało, tak? Tak, no. To najbliżej miała w sumie Karolina. Bo on by musiał tak to jakoś pchnąć. No pokaż, jak to wylałaś. Zresztą on tak rękę trzymał pewnie, jak teraz. Dobra, nieważne, kto wylał, kto nie wylał. Boże, jestem z wami gdziekolwiek pójść, to jest po prostu jakaś tragedia. Idziemy stąd zaraz, pijcie to szybciej. No ja nic nie mam. Ty Marek, ty wynajesz jakąś budę dla psa? Stary, co ty mnie w budzie zamykasz, kto to wynajmował? Kto to wynajmował? No Marek to wynajmował. Kto to wynajmował? Nie pluj się do mnie, ja mam chorą nogę, nie pluj się do mnie. Marek to wynajmował. No dobra, zaczekaj, może w środku będzie okej, no. Stary, zobacz. Co to jest? Słucham? To miał być fajny domek drewniany, nadmorski. Że niby taki klimacie. To miało być w klimacie obozowiska, tak? Takiego trochę. W leśnym klimacie. Dobra, właśnie. Obozowisko dla harcerzy. Ty co to jest? Mamy się w piątkę zmieścić, stary? Harcówka. No co jaja robisz? No ja sobie jaja robię? Czekaj, to jest jeszcze jakiś pokój. Mam pójść do zlewu? Mam pójść do zlewu? Spać? No weź mu coś powiedz. To jest jednak łazienka. Marek, no weź mu coś. No nie, śpię tutaj. Co, mam lewitować k***a dzisiaj? Ej, a to jest chociaż rozkładane? Kto to wynajmował? No kto to wynajmował? No on to wynajmował. Wynajmowałeś to? Ja tego nie... Ty to wynajmowałeś. Ja wynajmowałem domek drewniany fajny. Ty to wynajmowałeś. Dobra, tak z ciekawości. Mogę się zapytać, ile za to zapłaciłeś? Ile? No ile, powiedz. No ile kosztowało? No nie, na serio, ile za to zapłaciłeś? 390 zł. Ty ile? 390, ale ja wynajmowałem domek fajny drewniany. A to, że ty coś zrobiłeś, to nie jest moja wina już. Za to zapłaciłeś 390 zł. Ale był fajny domek na zdjęcia. Za to zapłaciłeś 390. Ty jesteś chory, kurwa. No to wy nie macie gdzie spać, ja mam. A gdzie będziesz spać? No ja tutaj. Chciałem domek drewniany, to mam domek drewniany. Ale wynajmujemy coś tak jeszcze. Słuchajcie. No, nie no, kurwa, na pewno ja tu nie będę spać. No wynajmujemy coś? To jest żałosne, nie Marek, chcę rozpierać. Nie, ja się mam dobrze. Za kogo ty mnie masz? Byliśmy kolegami, tak? Dobra. Byliśmy kolegami. Jak to rozłożyć? Tego się nie rozkłada. A tu jest zimno ogólnie, nie? Tu no można jest, było... Masz jeszcze klimatyzację, masz. Aha, ale w drugą stronę, w sensie... W drugą stronę to nie działa, nie ma klejników. No dobra, to co robimy? Karolina, musimy coś wynająć, bo my się tu nie zmieścimy w czwórkę, nie? No trochę przepał, nie? Dobra, zaraz. Nie, straszny na bookingu, wiesz? Ale no serio, co chcecie zrobić? Dobra, zobaczmy. Co jest? Kamerzysta. Co? Jest jakieś otwarte okno, czy o co chodzi? Nie, tu nie ma. Ale to słyszałeś, jak to je. No dobra, ale. Czekaj, tu nic nie wieje, o co chodzi. Ej, ale. Ty. Ale ktoś musiał czymś to przywalić. Nie no. No ty byłeś. Rzuciłeś czymś. Pany nie widzisz, że trzymam kamerę? Czekaj, spadło coś na ziemi? Rzuciłeś czymś w... No nie, ale nie słyszałeś jak... rzuciłem. Nie słyszałeś jak jebło? Ale ty ej, się ale mnie... wszystkie okna są zamknięte, stary, o co chodzi, ty się nie rzucaj, siedzimy sobie tutaj i nagle... pokaż mi nagranie, bo ja w to nie wierzę. No masz! Ja nie chcę tu spać. No ale serio chcesz stąd iść? Nie chcę tu spać. No chcę, ja wychodzę stąd zaraz. No nie, no stary, nie wychodzisz. O to stary, to samo. Przysięgam ci, że samo. Przysięgam ci, że samo. Przysięgam ci, że samo. Nikt tego nie ruszał, stary. Co jest? Nikt tego nie ruszał. Stary, nikt tego nie ruszał. On mnie nagrywał. On mnie nagrywał. Przysięgam ci, że nikt tego nie ruszał. Na to, żeby... O co chodzi? To nie ty, bo mnie nagrywałeś. Słyszycie coś? Dobra, ej, ale weźcie, pomóżcie mi to poprawić chociaż, żeby, no nie możemy tego zostawić tutaj tak na ziemi leży, tak? Weźcie mi to... Przysięgam ci, że ja tego nie ruszałem. Ta, weźcie mi pomóżcie to, żeby to nie leżało. Ja nie ma nikogo na zewnątrz, żeby się spukał, może? No gdzie
Sorry. Może ktoś uderzył po prostu w ścianę, zobacz, to było przy ścianie. No w sumie ta ściana jest dosyć delikatna, nie? Ej, normalnie... No to stąd spadło, tak? Ej, normalnie tak, półki no. Powywalało. Ty tego nie dotykałeś, nagrywałeś mnie, ja stałem ja obok. Stary, obok nas nikogo ja mam czary nie było. Na plecach, nie? Obok nas nikogo nie było, ty mnie nagrywałeś, stałeś z daleka od tego, a ja stałem naprzeciwko ciebie. Na kamerze widać, że ja tego nie dotykałem. Nie za dużo dzieci, że nie za dużo rzeczy same się dzieją, tak z dupy. Nawet nie, no, nie, była stąd, sytuacja. Czy co? Była ile sytuacja? No jedna była, tak? Ja bym czy dwie poszedł, były sytuacje jakieś? Jak kurwa? Jak a czemu tak? Ile było tych... Nie, tutaj wszystko samo się dzieje, jakoś samo się rusza. Ja mam wyjebane w to Świnoujście. Ono jest jakieś... nie wiem, co w tym Świnoujściu się dzieje. Cały czas coś. Jak nie jedno, to drugie. Ja nie wiem, co to jest za miejsce, stary, ale non stop coś. Nie ty, a te piwo? A te piwo? Co piwo? No piwo zleciało. No to nie byłam ja, no już ci powiedziałam. No a kto to był? A mi sam samochód hamował. Kurde, no tak samo jak tą szafkę. No to o co chodzi? No nie ja, no. No właśnie, tak samo ja to piwo. No kto te piwo? Dobra, uspokójmy się. Poczekaj, włączę kamerę, bo bez sensu to nagrywać, nie wiem, co w tej sytuacji zrobić w ogóle. No ja zobaczę domek z zewnątrz, nie? To zobacz, no, ale to ja sam kamerę, żeby... No ale jak ktoś wchodził, to bym widział, tak, że ale ktoś wchodzi, no, tak? Chodzi o to, że ktoś mógł puknąć, po prostu było poruszyć domek, przecież to jest drewno. Domek poruszyć? No to chodzi, ty o zobaczyć. Ty się słyszysz w ogóle? No popchać takie gówno drewniane? Ja bym stąd szedł ogólnie. No ja też, no to na co czekamy? Wiesz co, no Karolina szuka apartamentu, okej? Okay? Patrzę cały czas, ale kurde, to jest problem. Teoretycznie jeden. Jeden? Czemu nie możemy tego w samochodzie robić? Ja bym to w samochodzie ogarnął, nie? Co byś w samochodzie ogarnął? To szukanie apartamentu, po co to się dzieje? To prawda, to prawda. O kurde. No dobra, mam teoretycznie jeden potwierdzony. No to co, idziemy? No tak. Nie wiem, kurde. Nic się nie dzieje teraz. Stajemy może? Boże cię, kurde, będziemy tutaj. Ale już jest zapłacone, to co? Nie, sam się zajdziesz. A to jest pytanie do mnie? No do kogo? No co? Wynajęliście gówno, to teraz trzeba to zmienić, tak? No dobra, ja na pewno chciałbym się przestać w normalnych warunkach, ale nie wiem, czy zmienimy. I ty się mnie pytasz, ale... głupie pytanie w ogóle, wiadomo, że zmieniamy, tak? Nie zostaniemy tutaj. No to sobie czegoś szukaj, bo... Bo co? Bo co? Ty nie ma tyle apartamentu. Jak nie ma tyle apartamentu? No kurde, na pewno się coś znajdzie. Był tylko jeden. To zapytanie. Był tylko jeden apartament, więc wzięłam ten jeden, który był, no. Ale na pytanie... bookingu nie ma nic więcej. Pytanie retoryczne, czy zmieniamy apartament? No oczywiście, że zmieniamy. Nie będziemy siedzieć w takich warunkach. W jakich warunkach? No w takich warunkach. W tyle osób. Cię kurde mega źle czuję. Nie no, w tyle ale czujecie, że to jest dziwna atmosfera? Ja po prostu atmosfera, człowieku, tyle osób, to nie ma warunków na to. Ale nie, czujecie, że to jest za atmosfera, czy nie? Nie, dobra. Co jest? Koniec. Co jest? Tu się szkło powy***ło. Normalnie szkło na ziemi. Patrzcie na obrazy, patrzcie na ramki. Patrzcie k***a na ramki. Co się... Zmieniamy apartament, stary. Tu się, tu po prostu jest niestabilne miejsce. To wszystkie obrazy, czaj. To jest miejsce niestabilne. Miejsce to jest nieadekwatne na pewno na tylu ludzi. I to jest miejsce na pewno nieodpowiednie dla nas. To jest miejsce nieodpowiednie dla nas. Tu się coś dzieje. Dobrego. To bierz, proszę cię, chodźmy stąd. Bierz, dredziarz rzeczy. Nie chcę tu być, chodź. Idź, no to wyjdź, no to zostaw. No chodźmy stąd, nie. Bierz rzeczy, to co, bluzek. Bierz wszystko. No bierz to, kurde. Poczekaj, bluzę! Zakładam, no bluzę zakładam, bo za człowieku, tak? Daj mi bluzę ubrać, a ty stoisz jak taki debil. Ale co, stoję? No to chodź, no! To było turbo po. Ja tam nie wracam, na pewno nie wracam. Ale... tam nie było warunków. Marek, ja tak myślałem. Się dobra, po pierwsze, Marek, tak sobie myślałem. Marek przerwał na plaży dzisiaj. Wierzysz w to, przestań, kurczę, gadać głupoty, no. Przecież to jest wszystko wymyślałem. Wywoływałeś szatana, Chwila, moment, tak? W sensie wypowiadał jakieś dziwne Słyszę, słowa, tak? Gadał jakiś kurczę. Co ty k***a czytałeś w ogóle, Marek? No ja tam ten. Nie wiem, kurczę. No co ci co tam powiedz, no k***o. Milczysz jak debil. No co, no? Nie wiem, znalazłem na tym deep webie coś tam, żeby. Na jakim deep webie? Co to jest deep web? No tym. Takim czymś, nieważne. Taki... A to się nie nazywa jakoś dark web? Czy coś? Darknet. Darknet? No tak. To się nazywa deep web, ale wszyscy na to mówią inaczej. No żeby tak, ale tak asekuracyjnie, bo ja myślałem, że po prostu wyjdą te tabliczki. Ale to, że nie wyszły te tabliczki, no to nie jest chyba moja wina. Ale... Co ty naprawdę wzywałeś? Szatana czy co? Szatana, Tak, ale nie... No, szatana? Żeby, nie masz co robić ze swoim życiem? Ty jesteś pojebany, Marek. Co? No takich rzeczy się nie robi, tak? Takich rzeczy się nie robi, tym bardziej... Ale po co ci to było? Nie wiem, tak nie powinieneś takich rzeczy robić. Co jest k***a? No jedź, debilu. No ale... No masz pustą drogę, przestań po prostu. No jedź! Ale nie mogę!
tak kurde nie możesz. No przecież no naciskam gaz. Co się dzieje z samochodem? Ej, ale czemu nie możemy... Czemu nie możemy jechać? Ja ej, Marek, jedź! Jedź, idioto, k***a, nie wkur... nie bejtuj! Co się dzieje z tym no samochodem? Serio, czemu ja on toczę. Przestaje jechać? Ej, no, żeby... no dobra, k***a, no co jest? Żeby nas no jakieś Volvo wyprzedzało, no Marek, jedź! No czekaj! Ruszaj, jak najdalej nie od tego miejsca. Chodzi. Widziałeś, jak te obrazki jedź, spadły? Marek, nagle, w jednym miejscu? No widziałem. Widziałeś, jak te obrazki nerwy, spadły? Naprawdę już wystarczy tego wszystkiego. Dobra, Marek, możemy jechać? No Marek, no! No przestań! No co przestań? No nie wiem, o co chodzi z tym samochodem zesranym. Jedzie normalnie. Ja się boję. No ale co, no nie jechał nagle, nie chciał chcę wracać. Wracamy do Szczecina? Zamknijcie się, Boże! Do Szczecina, proszę. Dobra, dawaj na ten apartament, wracaj już. No dobra, to się zamknijcie, bo ja nie dobra, mogę dobra, rzeczywiście, zesrałeś zbroję, kurwa. Nie. Zesrałeś się, powiedziesz. No jak nie, kurwa. Dobra, jedziemy. Gdzie jechać dalej, bo nie wiem. No tutaj jest całkiem w porządku, nie? Jakby na to nie patrzeć. No to jest hotel, normalny hotel. Ja mam pokój obok jakby, co nie? Wszystko elegancko. Razem śpimy dzisiaj, skarbie. Zobacz jak... Nie przeszkadza ci to, że razem śpimy dzisiaj? Co? Nie przeszkadza ci, że razem śpimy? No ale nie musisz... Nie no, żartuję, dobra. No ja sobie robię. Nie musisz mnie no, dotykać chciałem, przy tym, nie tak? No dobra, chciałem po prostu troszeczkę rozluźnić dobra. Atmosferę, nie? Nie da się, nie da się stary, uwierz mi, że się nie da. Musi być okej. Okay. To co? Kończymy? W sensie film czy kończymy? Wszystko. No chyba tak. Idziecie czy co? Wiesz co, no ja bym chwilę poczekał, bo ogólnie atmosfera była dziwna. To co, rozumiem? I tak zakończyć my idziemy do innego pokoju co? Razem, tak? To jest normalne. No tak, my idziemy tam, razem do, a oni tylko k***a, serio, ja wziąłem dwa osobne łóżka, żebyś przestawiał tych łóżek do siebie, nie? Ale to k***a, to rączku. Nie, żartowałem, ja żartowałem. Ja nie wiem, czy ty masz coś z garem, czy nie, dlatego ci uprzedzam, nie? Jak chcesz, to mogę ci położyć pilota. To w końcu jak my śpimy, bo są dwa pokoje i są dwa depozytów, nie? No. Ty tu można no być nie na... Jak my śpimy. Co? Jak my w końcu śpimy, bo nie wiem, ja brałam w ciemno te dwa pokoje, nie? Były dwa ostatnie. No nic, wy zostajecie tutaj, a my idziemy razem, tak? Do pokoju. Co się dziwi? Dziwi się coś? Nie wiem, powiem wam, że jesteście nienormalni. Jak robimy finalnie? No, chyba logiczne. My to idziemy jest... razem, oni idą razem. No i kto jest twoim ostatnim chłopakiem? No już ci mówiłam, Łukasz i co? Przecież wtrącę w swoje sprawy i to. Ale ja się nie wtrącam, no, ale... No to się nie wtrącam. No, no to ale... Ustaliłem wcześniej i ty nagle zmieniasz zdanie. Co ty ustaliłeś? Ustaliłeś to bez nikogo, czy o co chodzi? Bo nie rozumiem. Tu! Boże! Oła! Ej! Co jest? Ało! O! Tu był obraz. To mi na łeb spadło. Tu był obraz, stary. Ale proszę, nie, to na mnie spadło. Ja cię prosiłam, już chodźmy stąd. Kto? Ja nie chcę tu być. Kto z kim i gdzie idzie, tak? Ty to... Ona to z nim było? Czy z tobą w końcu, k***a? Gdzie mam iść w końcu chodź, spać? Chodź, nie mam gdzie spać. Cię, chodź, ona chce cię z ciebie gdzieś zaciąga, a ja mam. No dobra, ja Marek, zostajemy. Ja już mam to kupię, proszę cię, chodźmy stąd. Nie, Marek. Ja też stąd idę. No i co? Chodźmy stąd, gdzie jest ten pokój, proszę. Dobra, cię, ale. Ja nie chcę. Ale dobra, nie, dobra. Razy latają. Proszę, tam jak były, Szczecina, to przez Marka, bo to na niego jest złością. Idź do Marka. Idź do Marka. Jak ja zostanę z Markiem, to znowu będę. Zamknij dupę. Znowu tak będzie. Zamknij się. Przez niego. Cicho. Cicho. Możecie być cicho. To wzywał szatana. No on, a teraz ja mam z nim zostać. No to przecież to jego się trzyma to gówno. Ale to co, ja będę sobie grzecznie spał, dobra. A tu nagle mi obraz na głowę zleci. Chodźcie, on s***oli stąd, wróćmy. Wróćmy, zobaczmy coś się dzieje. No to wpuszczamy go tu, tak? Zamykamy drzwi, nie wpuszczamy tutaj Marka, żeby tutaj szataństwo do nas też nie przyszło. I tyle. A to co, ja mam z wami spać wspólnie w łóżku? Dobrze, siadaj. Siadaj, siadajcie. Zaraz ją stąd wy... Stary. Ona coś dla ciebie znaczy? Kochasz ją? Jest kimś dla ciebie ważnym? Jesteście razem? Ale po ch**a poruszasz takie tematy no, teraz. Wolisz może spać ze mną czy z nią? Ale no nie chcę z tobą spać, no stary, no kurwa jestem pedałem, żeby z tobą spać. Ale co ty sobie w ogóle od razu coś wyobrażasz? To, że się położę obok ciebie, to od... Proszę cię, Hubert, dobrze, co ch**a? Możemy nie rozmawiać w ogóle. Nie mogę się po prostu położyć? Dobrze, możesz się położyć, tylko pytasz z kim wolę spać, no to... A, czyli chcesz... Nie, nie powiedziałem tak, powiedziałem, no, że po prostu nie jestem gay. Chcesz iść do niego? Nie. Nic nie lata. Chyba jest okej. Okay. Więc cholerstwo się trzyma albo Kruszwila, albo Huberta. Minęło 30 minut, nic się nie dzieje. No, czyli to nie chodzi o nas. To lepiej się do nich nie zbliżają, przynajmniej na razie. Weź ten obraz popraw. Lepiej się, ja się go o k***a. Weź mnie nie strasz, wiesz? Nie, no dobra, no przypadek. Nie no, po k***a jesteś kur... straszysz mnie. Proszę cię, to mu przypadek. Dobra, idziemy zobaczyć, co z nimi. Dobra, idzie. Cały czas czekam na was. Na ile mieliśmy siedzieć? Albo razem ten, albo ja dzisiaj tam dobra, wracać. I co, wszystko okej? Okay?
Ja pierdziela. Stary, to jest coś z tobą związane, kurwa. Ja nie chcę się w to mieszać, chodźmy. Co to miało znaczyć? Stary, kurwa. Dobra, nie wiem, co jest z tobą nie tak, ale wywoływałeś szatana, pierdolę, kurwa. Nie chcę tam nic związanego. Dobra, przez coś się wydarzyło, jak nas nie było? No tak. No właśnie, a na mnie. Czy nie chcę mi z tobą nic związanego, nie? Nie, mi samochód nie chce odpalać. No widzę, że stoi, kurwa. Tyle przejechał, później zgasł i akumulator się... Dobra, dawaj, proszę cię, chodźmy z tobą. Nie chcę, proszę. Zadzwoń, po prostu masz telefon, Marek. Żeby ja tu... Telefon też mam wyładować. Wyrzywałeś szatana z jakiegoś darkneta. Masz wyładowany telefon, przecież ładowałeś go na maksa, miałeś naładowany. No nie mam właśnie. Jak byliśmy na plaży, to miałeś naładowany cały, to jest niemożliwe, żeby zeszła ci cała bateria. Zadzwoń po taksówkę, odpalę sobie na kable telefon. Dobra, zadzwoń mi po taksówkę. Zadzwoń, no. Ale wypierdol stąd, nie? Nie chcę mieć z tobą nic związanego, nie? A wiesz, jak bagażnik otworzyć, jak nie działa? Bo to jest elektryczne. Ja pierdolę. A nie masz od środka jakiegoś otwierania? Czekaj, muszę znaleźć jakąś taksówkę w tym. Dobra, odejdź, nie podchodź. A jak ja mam to otworzyć teraz? Dobra, czekaj. Jaki adres masz tego apartamentu? A dobra. Jaki masz adres? Bo ja nie wiem, muszę... Adres apartamentu! Gdzie chcesz dojechać? Bo chcę Bolta wezwać. Chcę samochód otworzyć. Stary, dobra. Nie, dobra. Albo mówisz adres apartamentu, bo mam ci w***ane, nie? Ja nie wiem nawet. Ja mam wiedzieć? Po prostu załatw ci mi, żebym mógł ten samochód odpalić i... Ja stąd uciekłem. Dobra, zabłum taksówkę po prostu, żeby przyjechała tutaj, żeby odpalić. Jakie są taksówki na Świnoujściu. Dobra, my zawijamy do apartamentu. Na razie, Marek. Radź sobie sam.